Witam. Jest kolejny dzień. Dzisiaj jest 16 luty. Tak mi się wydaje chyba. Albo 15, nie wiem, musimy się upewnić. W każdym razie jest sobota, około godziny 19. No i przystępuję już do akcji. Też witam specjalnego widza kowboja. No i jak to wygląda? Pierwszy film, pewnie będzie jeszcze więcej dzisiaj. A jak nie, to w najbliższych dniach. No więc sprawa wygląda następująco. Zlokalizowałem mniej więcej, gdzie jest rura, gdzie ona wchodzi w budynek. Wchodzi pod kątem ta rura, więc odpowiednio musiałem tam dopasować moje pomiary. No ale zgodnie z moimi pomiarami mniej więcej tak wychodzi. Tutaj mniej więcej, mam nadzieję, że to będzie widać. Tutaj mniej więcej rura wchodzi. Narysowałem taki kwadracik sobie 30 na 30, żeby tutaj go wywalić. No i co się stało? No, zgodnie z naszą rozmową dzisiejszą z kowbojem, dokonałem inwestycji, ponieważ zakupu koniecznego młotowiertarki marka Castorama, moc 1200 W, więc rzeczywiście nie trzeba było się długo męczyć. No i co? Kowboj. Wsadziłem wiertło, które było w zestawie. No i przyładowałem już pierwsze dwie dziury, no i od razu poczułem brak oporu, czyli po prostu wylewka w ogóle nie jest jakaś gruba, ku mojemu zaskoczeniu. Będę wiercił dalej, spróbuję później może to już wydłutować, może się coś uda tutaj otworzyć, ale no też chciałeś obejrzeć jakieś demo, no to spróbuję jakby pokazać ci demo, wiercić jedną dziurę, ale mówię naprawdę, nie wiem, z tym telefonem zacząć, kurczę, żeby on, nie uda mi się chyba go postawić, żeby to, kurczę, było coś widać. Dobra, mam nadzieję, że coś będziesz widział. Dobra, jak nie, trudno, ale nie jest źle, powiem, że tak powiem. Cały wiertło nie wchodzi gdzieś dotąd, o i już, to jest, no kurczę, nie wiem, z 10 cm, nawet nie 10 cm, więc z 8, 7 cm to mogę nawet to zmierzyć szybciutko, no to jest 8 cm, no 9 prawie, także ta wylewka nie jest jakaś mocno gruba, no i tak to wygląda, także wiercę dalej, popatrzymy, zgłaszam się z kolejnymi wnioskami.